Nagraliśmy płytę pod tytułem To Lwów, do której weszły piosenki lwowskie, po prostu te piosenki lwowskiej ulicy, pieśni batiarskie, pieśni z tęsknotą do Lwowa. Lwów jako miasto semper fidelis, jako miasto zawsze wierne, jest dla mnie szczególnym miejscem poznania Polski, bo tutaj są Polacy, jest polska architektura, polskie kościoły, polskie cmentarze, więc właściwie tutaj we Lwowie poznaje się Polskę. Cmentarz Orląt Lwowskich. Jest to miejsce bardzo, bardzo ważne dla mojego serca, bo jak jest wolny czas, często tutaj bywam, często bywają też tutaj moi koledzy i Polacy, którzy odwiedzają Lwów, zawsze przychodzą na ten cmentarz Orląt Lwowskich. Przychodzą po to, aby uczcić pamięć poległych tutaj młodych Polaków, młodszych na pewno ode mnie, chłopców, którzy ginęli w obronie swego miasta Lwowa. Ej dziewczyno, ej niebogo, jakieś wojsko pędzi drogą. Skryj się za ściany, skryj się za ściany, skryj się, skryj, skryj się, skryj. Pracuję z Lwowską Filharmonią, Filharmonią w Chmielnicku. Od dawna zainteresowałem się Stanisławem Moniuszką, który napisał tyle pięknych polskich utworów wokalnych, jak te śpiewniki domowe. Te pieśni są często śpiewane przez znane takie postacie jak Bernard Ladysz, Kresowiak, którego mam też wszystkie nagrania. Z Lwowem wiąże się postać Andrzeja Chełskiego. Jest to słynny polski baryton, który śpiewał też w Mediolanie, postać Ady Sari. Na jej konkursie byłem w Nowym Sączu. Można wiele też powiedzieć o Adamie Didurze. Na ich nagraniach, z ich głosu, z ich interpretacji muzycznej i wokalnej czegoś tam uczymy. Pośród łąk lasów i wód toni w ciągle. Pustej życia pogoni żyje. Posępny lud przemszał uchronie nad bagnami skrzypi. Jadący wóz czasami postęp. Teraz jesteśmy na Łąkach Strzałkowickich i stoimy przy kościele Świętej Barbary. Pobliżnie kościół nazywa się tutaj w całej Samborszczyźnie Barbarką. Wszystkie polskie miejscowości zbierają się tutaj na odpust ku czci Świętej Barbary. Ale co jest najciekawsze, że odpusty na tym miejscu odbywają się nie w Dzień Świętej Barbary, a największe uroczystości są obchodzone w Dni Zielonych Świąt.
Przed wojną na tym placu gromadziło się ponad 15 tysięcy wiernych Ukraińców, Polaków, Żydów. Chciałbym gdzieś temu środowiskowi polskiemu pomóc na ten sposób, na który mogę. Zaczynając od muzyki, bardzo chciałbym, żeby taka szkoła organistowska dla organistów powstała, ponieważ jest problem z organistami i to życie cały czas się wiąże z parafią. Żyje się, idzie się w jedną nogę. Życiem parafii człowiek interesuje, bo polskość i parafia było zawsze razem. Nie było tak oddzielnie, że po prostu jestem Polakiem, ale do kościoła nie chodzę. Tam jestem wierzącym, ale nie praktykuję. Nigdy tutaj tak nie było na wschodzie. Nigdy tak nie było u Polaków kresowych. Chciałbym też wspomnieć i podziękować panu Markowi. Jego postawa, jego chrześcijaństwo, jego talenty, które nie zachowuje dla siebie, pomagają innym. 5 lat temu założyłem Centrum Kulturalno-Oświatowe Wspólnoty Polskiej w Czołkowicach. Mamy tutaj godło polskie, flagę polską, flagę Unii Europejskiej, która przypomina nam przynależność do narodu polskiego. Są takie raczej weselsze przedmioty jak stół bilardowy, gdzie młodzież może sobie pograć w bilard, skorzystać też z komputerów, które tutaj widzimy. Można poczytać polską prasę, akurat jest to Kurier Galicyjski. Przy tych organkach ćwiczy zespół Życzenie, niedawno odrodzony. Miałem wielkie problemy po prostu z drukiem książki mojej, Historia wsi Strzałkowice, później suplementem, ale no, zostało to zrealizowane. Mam taką prośbę za pośrednictwem TVP Polonia. Jeżeli są dobrzy ludzie na świecie, jeżeli przypominają sobie o ziemi lwowskiej, o Samborszczyźnie, o Strzałkowicach, aby się kontaktowali i wspólnie możemy coś dobrego dla tej ziemi, dla tych ludzi zrobić. Przyszliśmy napoić nasze konie, przyszliśmy napoić nasze konie. Za nami piechoty, pełne dłonie, za nami piechoty, pełne dłonie. O Jezu, dokąd poprowadzi, o Jezu, dokąd poprowadzi. Warszawę odwiedzić byśmy raci, Warszawę odwiedzić byśmy raci. Warszawę już nam pilno, zobaczyć to nasze stare widno, zobaczyć.